Właśnie do tego pojedynku, moi drodzy, przechodzimy w tej chwili, jeżeli chodzi o górny lewy róg, tu właśnie na waszych ekranach Liquid TLO. Jeżeli chodzi o dane, to on kontynuuje swój streak przez Losers Bracket. Jak na razie wygrał z Elroyem i wydaje mi się, że jest na dobrej drodze do tego, żeby awansować do turnieju głównego. Przeciwnicy teraz na pewno będą delikatnie łatwiejsi. Znaczy delikatnie łatwiejsi jest to pojęcie relatywne, gdyż będą łatwiejsi od Statsa, którego spotkał Winners Bracket, ale nie będą łatwiejsi od TLO, który jest jednym jednak z najlepszych zergów w Europie. Jak na razie widzimy TLO decyduje się na otwarcie z bardzo wczesną agresją, early pull, gas, będą na pewno Bane, a widzę, że będzie zakładał ekspansję, będą Bane, będzie presja, a dana standardowo od ekspansji z gazem. No zobaczymy właśnie, bo jednak jeżeli chodzi o to doświadczenie, które ma za sobą TLO, ono jest naprawdę bardzo duże i trzeba przyznać, że ostatnimi czasy też przecież Team Liquid miał między innymi spotkanie w tym, nie wiem konkretnie gdzie oni byli, w jakim prohausie, czy rzeczywiście może to jakaś, nie wiem, zwykła januszowa stancja. W każdym razie grali, byli tam w większości jako zawodnicy Teamu Liquid, no i ostro trenowali, więc na pewno TLO też jest mocno przygotowany przede wszystkim pod względem formy, no a zobaczymy, czy dany z VZ będzie kontynuowany na takim poziomie, na jakim było do tej pory. Znaczy oni byli w tych kwaterach głównych Team Liquid, to na pewno da się znaleźć gdzieś w internecie. Byli tam w każdym razie wszyscy zawodnicy Liquid, plus Optimus i Harstem. Nie pamiętam, czy ktoś jeszcze. Od miesiąca, to znaczy może nawet troszkę mniej niż miesiąc, trenowali aktywnie do tego wydarzenia. Co nie jest tak akurat niczym dziwnym, IEM Katowice to jest, powiedzmy, że taka kolebka StarCraftowego e-sportu. Jest to na pewno najważniejszy turniej w ciągu roku. Najlepsza publiczność, najlepsi gracze, najlepsi komentatorzy również w Polsce. I tak to wygląda. Dokładnie, także cóż, zobaczymy, jak tutaj sobie naprawdę Dana poradzi, bo myślę, że sercami wszyscy za nim. Dziękujemy oczywiście Intelowi, ESL, HyperXowi, G-Fuelowi, Gillette i Blizzardowi za to, że umożliwili ten wspaniały event możliwym. Dokładnie, jeżeli chodzi o Gillette, też dziękujemy, bo Z, bądź co bądź jak z nami jechał, to brodę miał dużo większą, a obecnie już jak widać, chyba za pomocą właśnie to tejże golarki dał sobie radę i proszę bardzo. Z sportowych pieniędzy przeznaczył. Dokładnie. na te Żyletka golarki. Sportowa, także podobno lepsza. No i właśnie, oprócz tego, że Gillette, to jeszcze oczywiście Play, także wykrzyknik Play i tam możecie uczestniczyć w konkursie odnośnie gamingowego laptopa, więc zawsze można ze sobą gdzieś zabrać, choćby na taki Intel Extreme Masters. No a tu proszę bardzo, ekspansja atakowana i Radek będzie musiał ją za chwilę anulować. Na całe szczęście to zrobił, więc o tyle dobrze, że stracił tylko 75 minerałów i dronę, a nie, powiedzmy, całą tą ekspansję. Teraz jeszcze mocny atak w linię mineralną, no tu jest naprawdę bardzo dużo do zrobienia. To znaczy, generalnie byłoby super, wszystko w porządku, gdyby nie to, że Radek w ogóle nie zrobił zerglingów i jakoś nie przeczytał tego, że TLO ma swojego speeda dużo wcześniej i dlatego widzimy, że TLO, pomimo tego, że zrobił trzecią ekspansję, nie ma w ogóle absolutnie żadnej saturacji i osiągnął sobie dużą przewagę ekonomiczną, jeżeli chodzi o to z wizji. Tak jest i tu już pod tym względem też ta trzecia baza, między innymi te larwy, których będzie dużo więcej, to może być bardzo problematyczne dla polskiego zawodnika, bo za chwilę, jak widać, Liquid TLO też będzie decydował się na jeszcze kilka kolejnych zerglingów plus jeszcze baningi. Choć teraz myślę, że też on będzie przede wszystkim chciał się obronić w jakiś sposób, tam jeszcze delikatnie swoimi zerglingami zaatakować, ale mimo wszystko też ekonomia dla niego to już jest bardzo, bardzo duży plus, bo widać, że tych workerów jest o 4 więcej, no a w mirror meczu naprawdę ma to i to duże znaczenie. Znaczy kolejny run by ze strony TLO przedostanie się do naturala Radka Dany. W międzyczasie Radek będzie musiał mikrować, atakując swojego przeciwnika, jak widzimy, że nie wychodzi to jakoś super efektywnie. Jeżeli chodzi o liczbę dronów, to Dana ma 5 mniej niż TLO, tutaj to się zmniejszyło, zostały zabite 2 drony, ta królowa raczej nie powinna upaść, a zerglingi w bazie Dany, nie wiem co tam aktualnie robią. Została stracona królowa, czyli kolejny dobry deal dla TLO, on ma trzecią bazę, on ma 3 królowe, on ma 3 wylęgarnie i ma 3, w tym momencie już 7 dronów więcej, także przewaga jest na pewno po jego stronie. Granie z TLO w Zwizji jest dość ciężkie, bo tu właśnie jest taki... I on ma całe mnóstwo różnych buildów, które ciężko zinterpretować i tak naprawdę nigdy do końca nie wiadomo, co on będzie grał.
No i właśnie, chyba Radek też się tego nie spodziewał, co będzie miało miejsce, choć teraz też przypuszcza ze swojej strony bardzo dużą agresję. No i widać, że TLO nawet gdzieś tu próbuje mimo wszystko wycofać swoje jednostki, zdając sobie sprawę z tego, co jest, ale te baningi niestety powodują, że udany jest coraz mniej, no i po supply'u nawet widać, że gdzieś już ta sytuacja zaczyna być dla niego krytyczna, no a pamiętajmy, że cały czas nie ma trzeciej bazy, więc czyżby Roach Warren to miała być jakakolwiek... Jeszcze znaczy, forma ataku ze strony Dany? Znaczy byłoby to jakaś szansa na powodzenie, ale na pewno nie w takiej formie. Drugi gaz, niezbyt dobra saturacja, niezbyt dobre sprzedanie larw i no właśnie, widzimy GG. Dokładnie, więc generalnie dość dziwnie tutaj zagrał Dana, TLO obronił się bez problemu. Na pewno ten pierwszy atak zerglingów, który był totalnie niespodziewany, zaskoczył Radka i dlatego później cały czas jakby musiał biec pod górkę, czyli walczyć z przeciwnościami losu i z bardzo dużą przewagą przeciwnika. No dodatkowo też trzeba przyznać mimo wszystko, że już w tym losers bracket i w przypadku 1-0, tak jak teraz to widzieliście na swoich ekranach dla TLO, nie ma tu już jakiejkolwiek granicy, którą może przekroczyć Dana. On musi, że tak powiem, iść prosto do zwycięstwa w obu rozgrywkach, żeby jeszcze zachować jakiekolwiek szanse na to, abyście mogli go wspierać bezpośrednio w audytorium, a później kto wie w spotku. Ale też można zauważyć, zadanie bardzo trudne i nie wiem, czy do zrealizowania. Wierzymy, ale będzie ciężko. Znaczy właśnie, tak, limit błędów się wyczerpał, ale spójrzmy na to tak minimalistycznie, że Radek chyba już wygrał 2 best of 3, w związku z czym jakieś tam pieniądze zarobił. Być może nie miał też jakichś wygórowanych oczekiwań, jeżeli chodzi o awans, bo jednak drabinka jest dość ciężka i taki miks top foreignerów plus Koreańczyk. Ciężko byłoby tutaj awansować. Dokładnie, teraz nasza ulubiona mapa, Abyssal Reef, także wszystko będzie nam gdzieś tam, wiecie, w górę przepływało, zobaczymy. Zresztą design tej mapy jest bardzo dziwny, choć słyszałem od wielu graczy, że to jest podobno najciekawsza mapa z całego map pula obecnie. Znaczy, no, czy podzielasz, graczy, czy nie? Ja powiem tak, ja tej mapy nie lubię, ale jak patrzyłem na... Znaczy, rozmawiałem z Derciem, on ma tam win rate na poziomie 87%. O, proszę bardzo. Także po prostu ja nie umiem grać na tej mapie. To jest jedyny powód, dla którego przegrywam. Wszyscy właśnie gracze bardzo chwalą sobie wykonanie, abstrahując od tego, że po prostu niby mapa pod wodą, a jednak... znaczy, pływające rekiny, a jednak to jest chyba w kosmosie gdzieś, także... Co autor miał na myśli, to wiecie, właśnie, może... Logika może zawodzić, aczkolwiek balans jest zachowany. Może to jest właśnie to, że do tego się przydaje interpretacja, wiecie, wierszy z jakichś tam liceum, gimnazjum czy podstawówki. Pierwszy raz, że tak powiem, możecie zastosować taką interpretację w życiu. I to dodatkowo jeszcze w e-sportach, w StarCraftie. Ja teraz pozwolę sobie przedstawić graczy. W lewym górnym rogu polski zerg Radosław Danowski Dana. W prawym dolnym rogu niemiecki zergowy zawodnik Dario Wunsch, pseudonim TLO, który drugi raz decyduje się na ten sam build order z bardzo wczesnym speedem do zerglingów. No, raz wyszło, więc dlaczego by nie spróbować po raz drugi wtedy tej samej taktyki i zobaczyć, czy Dana tym razem będzie przygotowany na to, co będzie próbował zaprezentować mu jego niemiecki adwersarz. Tymczasem zobaczmy, ze strony Dany będzie pierwsza ekspansja, więc można powiedzieć, że Dana powoli gdzieś sobie te szanse zaczyna zmniejszać, niestety. To znaczy nie, to nie jest żaden build order loss, jeżeli chodzi o Zwizji. Generalnie w poprzedniej grze Dana widział, że ekspansja przeciwnika jest późniejsza i on nie zareagował odpowiednio, zagrał bardzo arogancko w stosunku do tego, jakie informacje pozyskał, dlatego też utracił swoją przewagę ekonomiczną. Tutaj na przykład robiąc 3 królowe, kilka zerglingów obroni się przed dużo większą ilością lingów swojego przeciwnika, dlatego wydaje mi się, że Dana powinien tutaj dużo inaczej zagrać, ale widzimy, że to będzie all-in ze strony TLO, bo on gra 6 zerglingów, nie robi ekspansji i zaraz jakiś Baneling Nest będzie robiony. Dokładnie, wtedy tą różnicą... Speed na razie. A wtedy tą różnicą właśnie było to, że TLO mimo wszystko decydował się na ekspansję, co powodowało, że rzeczywiście gdzieś jeszcze ta szansa mogłaby być większa w stosunku do tego, co teraz, ale tu mamy kolejne zerglingi. No i pytanie, czy Radek w odpowiednim momencie zda sobie sprawę z tego, na co musi zagrać, bo on oczywiście swoimi overlordami nic na ten moment nie zobaczył. Bardzo mądre zagranie ze strony TLO, że gdzieś tam to wszystko wysyła lewą stroną mapy. No i zaraz też zobaczymy Baning Nest i kilka pierwszych baningów, które też mogą utrudnić całe to zadanie obrony. Ciekawi mnie właśnie, jak TLO ma zamiar to zagrać, bo schował 6 zerglingów. Z tych 6 zerglingów tylko 2 będą miały możliwość zmorfowania się w bany. Wysłał swoją królową, żeby zabić tego overlorda, tak? I nie wiem, czy on uzyskał informacje na temat tego, że nie ma ekspansji, czy on totalnie jest nieświadomy. Robi drony, więc nie jest świadomy tego, co robi przeciwnik.
Czyli kurczę, no wygląda to na razie dość słabo, bo Radek nie ma żadnych informacji, robi zbyt dużo dronów na to, co powinien robić. Nie będzie na pewno w stanie obronić swojej ekspansji. No a teraz tworzy Banning Nest, ale wiadomo, że to już jest bardzo, bardzo późny mimo wszystko budynek. Ta technologia znacznie opóźniona. No i teraz zacznie sobie zdawać chyba sprawę z tego, co jego przeciwnik mu przygotował i że za moment ta gra może naprawdę się zakończyć. Królowa w opałach, już prawie, że zniszczona. Dodatkowo jeszcze Banningi, choć te na razie jeszcze się na nic nie wymieniają, ale już za moment możemy to zobaczyć. No i cała masa wojska ze strony TLO już w bazie u Radka. No jak na razie, oprócz tego, że TLO tutaj zmarnował Bane'a, dwa Bane'y nawet, to wygląda po prostu jak najłatwiejszy w świecie win spowodowany lepszą strategią. Dużo lepiej dopasował się do tego, co robi przeciwnik TLO. Radek za późno zeskautował, nie pozyskał żadnej informacji i przegrał tą grę w bardzo decydujący sposób. No dokładnie, mamy GG, mamy 2-0 dla League